40-letni mieszkaniec miejscowości Kolejka niedaleko Opola. Właściciel dobrze prosperującego zakładu usług leśnych. Ojciec 4-letniej córki, od 2 lat rozwiedziony. Lubiany i poważany przez okolicznych mieszkańców. W pełni wypłacalny, nie posiadający żadnych długów ani w bankach, ani u osób prywatnych. Człowiek, o którym się tak mówi, czy tak pisze, wydaje się nie powinien mieć żadnych wrogów. A jednak dramatyczne wydarzenia, właściwie wydarzenia tragiczne w skutkach, jakie rozegrały się w tej okolicy w styczniu 2002 roku, świadczą o zupełnie czymś innym. Waldemar Pryszcz mieszkał samotnie w domu usytuowanym na swojej prywatnej posiadłości. Tutaj też mieściła się siedziba jego firmy, a także niewielka stadnina z kilkunastoma końmi. Waldemar zatrudniał również kilkunastu pracowników zajmujących się głównie pracami w lesie i na terenie dość dużej posiadłości. Jednym z nich był Andrzej Esz. Co jest, szefie? Co się stało? No nie wiem, gdzieś to nie kontaktuję, nie chcę to zapalić. Kombinuję już na wszystkie sposoby. Szefie, mam takie wrażenie, że nic tu sami nie zrobimy. Tak mi się wydaje. Trzeba będzie go do warsztatu chyba zaholować, co? Tak, ale nie dziś, nie jutro. Muszę najpierw wóz sobie załatwić, trzeba czymś jeździć. Była żona Waldemara, Kornelia, z córką Wiktorią mieszkały w pobliskiej miejscowości Błachów. Zajmowały dom, który przekazał im w momencie rozwodu. Pomimo rozstania pomiędzy małżonkami były bardzo poprawne stosunki. Waldemar wspierał finansowo swoją byłą żonę, płacił regularnie alimenty, nigdy nie kłócili się, wręcz odwrotnie, bardzo często wyświadczali sobie nawzajem różnego rodzaju przysługi. To właśnie od byłej żony, od Korneli, następnego dnia Waldemar pożyczył samochód, aby swój móc bezpiecznie i bez problemu odstawić do warsztatu. Szukał mnie ktoś? Nie, spokój był. No dobrze, wiesz, jakby się coś działo albo ktoś mnie szukał, jestem w domu. Dobra. Tak, słucham. Dzień dobry. Ja dzwonię z poczty. Kiedy Waldemar wrócił do domu, otrzymał z pobliskiej poczty informację, że czeka na niego paczka przesłana w systemie Pocztex. Listonosz nie mógł jej jednak dostarczyć osobiście, ponieważ drogi były wtedy zaśnieżone, a on dysponował jedynie rowerem. Waldemar obiecał więc, że następnego dnia sam dotrze na pocztę. Tak, to ja jutro podjadę. Dziękuję, do widzenia. Następny dzień, piątek 11 stycznia 2002 roku, rozpoczął się dla Waldemara o godzinie 8 rano. W tym czasie właśnie odwiedził go gość. Niestety nie udało się ustalić, kim był ów mężczyzna i w jakiej sprawie przyjechał. Thank you.
cześć. No, cześć. Słuchaj, sorry, że tak wcześniej, ale inaczej nie mogłem. Nic się nie stało, gospodarka szybko musi. Tak? Rozmawiali około 10 minut. Po tym mężczyzna odjechał swoim żółtym busem. Andrzej? Tak? Zostaw na razie tą robotę, skoczysz ze mną. Gdzie? Musimy do warsztatu auto zawieźć. Dobra. No cześć. No powinien dostać już chyba przesyłkę. No, szykuj się na niezłe fajerwerki. Masz te klucze, pojedziesz tym, ja jadę tym drugim. Dobra, szef Jadekowski, knę po dokumenty do domu, dobra? No, tylko pośpiesz się. Możemy jechać. Rzeczywiście ci tam coś nie gra. I co, będzie musiał zostać? No słuchaj, do tego czasu, aż dojdę do tego, co tam jest, musiałby zostać. To ja bym prosił, zadzwoń, jak będzie gotowy. No, to ci dam znać, nie? No dobra. No, dobra, na razie, nie? Do widzenia. No, do widzenia. Skoczymy jeszcze na pocztę i jedziemy. Dobra. Po odstawieniu swojego samochodu do warsztatu, Waldemar razem z Andrzejem odjechali do oddalonej o kilka kilometrów miejscowości Pludry. To tam znajdowała się poczta, a w niej paczka zaadresowana do Waldemara. Do środka Waldemar wszedł sam. Wrócił po chwili z korespondencją i z około 2-kilogramową paczką. Kiedy popatrzył na nadawcę, skomentował to tymi słowami. No patrz, kumple z Krakowa, spóźniony prezent świąteczny zrobili. Fajnie mieć takich kumpli, nie? No czasami. To gdzie teraz? Już do domu. Jeszcze w Brzynicy staniemy, zrobię jakieś zakupy. No to świetnie, a przy okazji też sobie coś tam kupię. Dzień dobry. Dzień dobry. Podaj coś? Tak. Kurde, szefie, zrobiłem pieniędz, wróć mi się trochę do jutra. Dobra, weź tam kawałek jałowcowej, szynki troszkę i ja zaczekam w samochód. Dobra. To tak, no z pół kilo tej jałowcowej, weź do koszynki i zimne piwko na miejscu. Znajdująca się w paczce bomba eksplodowała, rozrywając samochód na części. Siła wybuchu była tak duża, że fragmenty samochodu i ciała zabitego Waldemara były porozrzucane w promieniu kilkudziesięciu metrów. Wrak samochodu płonął. Na ścianach i oknach budynku widoczne były ślady krwi. Jezus Maria, niech pani dzwoni po pomoc natychmiast. Halo? Pali się! Pali się jakiś samochód przed sklepem w Brzynicy, chyba bomba wybuchła.
Materiał wybuchowy, który został użyty w konstrukcji tej bomby, był typu górniczego, czyli oparty na saletrze amonowej. Został zatonowany zapalnikiem oryginalnym górniczym. Cała bomba była obłożona perforowanymi metalowymi płaskownikami, które miały zwiększyć odłamkową siłę rażenia. Konstrukcja bomby wskazuje na to, że w zasadzie mógł zrobić ją każdy, kto nie posiada jakiejś fachowej wiedzy dotyczącej materiałów wybuchowych czy jakiejś innej specjalistycznej, bo wiadomości to można praktycznie znaleźć wszędzie, nawet w internecie. A sama bomba była zatonowana mechanizmem na otwarcie. Sprawca, wysyłając przesyłkę z takim ładunkiem, musiał się liczyć z masakrą. Tylko przypadek sprawił, że Waldemar otworzył paczkę z dala od innych ludzi. W dokumentacji Urzędu Pocztowego jako nadawca widniała firma mieszcząca się przy ulicy Salwatorskiej w Krakowie, zajmująca się sprzedażą sprzętu jeździeckiego. Policji szybko jednak udało się ustalić, że firma ta dawno już nie istnieje, a w jej miejsce powstała nowa, działająca zresztą w tej samej branży. Jednak w firmie nikt Waldemara nie znał. On sam również nigdy nic w niej ani nie kupował, ani nie zamawiał. Adres okazał się fikcyjny. Tak? No widzisz? Mówiłem, że zadziała. No, dobrze. Policjanci ustalili, że paczka została nadana w dniu 9 stycznia 2002 roku w urzędzie pocztowym przy ulicy Zgierskiej w Głownie koło Łodzi. Nadawcą był mężczyzna o następującym rysopisie. Wiek około 35 lat, szczupła budowa ciała, wzrost 170-175 cm. Włosy ciemne, krótkie, twarz drobna, bez zarostu. Ubrany był w kożuszek koloru brązowego. Mężczyzna, który nadał paczkę, miał blankiet przekazowy przygotowany już wcześniej. Był on wypełniony pismem ręcznym, ale wiadomo, że użyto do tego szablonu kreślarskiego, prawdopodobnie po to, aby utrudnić rozpoznanie charakteru pisma. Policjantom prowadzącym śledztwo nie udało się natrafić na ślad znajomych w Krakowie. Odnaleźli natomiast bliską przyjaciółkę Waldemara, Annę Eł. Mieszkała ona w Łodzi i pracowała jako księgowa w jednej z miejscowości koło Głowna, a więc miejsca nadania paczki. Jak się wkrótce okazało, w owym czasie, w styczniu 2002 roku, oboje planowali rychłe przenosiny Anny do posiadłości Waldemara. Ponadto jej zeznania nie wniosły nic istotnego do śledztwa. Waldemar nigdy nikomu nie wspominał o żadnych kłopotach czy też pogróżkach ze strony świata przestępczego. Dlaczego więc ktoś zdecydował się na tak drastyczny krok? Zawiść ludzka, próba eliminacji z rynku, zazdrość, wielkie uczucia. Jeśli ktoś z Państwa zna odpowiedzi na te pytania, proszony jest o kontakt z policją pod numerem telefonu, który w tej chwili wyświetlany jest na ekranie. Każda informacja od Państwa będzie szczegółowo analizowana i być może przyczyni się do wyjaśnienia tajemnicy tej zagadkowej śmierci. W zeszłym roku na terenie całego kraju miała miejsce seria wielu oszustw bazujących na ludzkiej naiwności. Za chwilę pokażemy Państwu metody działania sprawców, mając nadzieję, że Państwo pomogą w ich schwytaniu, ale również licząc na to, że po obejrzeniu naszych inscenizacji nie staną się Państwo kolejnymi ofiarami tego procederu.
Wszystko zawsze zaczynało się w okolicach banku. To tutaj sprawcy namierzali swoje ofiary. Interesowali ich ludzie, o których wiedzieli, że mają przy sobie kilka czy kilkanaście tysięcy złotych. A wiedzieli o tym, ponieważ nieco wcześniej w środku w banku obserwowali klientów, którym wypłacano pieniądze. Jedną z pierwszych ofiar był pan Włodzimierz G., mieszkaniec Powidza koło Gniezna. 26 lipca 2002 roku wyszedł on z banku, mając przy sobie okrągłą sumkę 12 tysięcy złotych. Wkrótce potem do pana Włodzimierza podszedł mężczyzna mówiący po rosyjsku. Zaproponował kupno złotych monet angielskich po atrakcyjnej cenie. Przepraszam bardzo. Może pan byłby zainteresowany. To jest okazja. Mam bardzo stare monety. Cenne na pewno. Proszę zobaczyć. Nie, wie pan, to mnie nie interesuje. No szkoda. Ale nie wie pan, gdzie to jest najbliższy jubiler? Kiedy pan Włodzimierz rozmawiał z Rosjaninem, podszedł do niego drugi mężczyzna, tym razem mówiący po polsku. Dobry, mógłbym się pomóc? A wie pan co, mam monety do sprzedania. Jedyna okazja, proszę obejrzeć. No a w jakiej cenie masz pan te monety? No tak, 9 stówek. 9 stówek? No. No wziąłbym te 6 sztuk, no ale wie pan, 6,5 stówek. 6,5. Dobra, niech będzie. To pan tu poczeka z gościem, ja tylko skoczę za narożnik do jubilerka i przyjdę z powrotem, zobaczę jaka cena i... No, my zaczekamy. Pan co? Może by pan jeszcze raz pokazał jedną monetę? No pewnie, obejrzyj pan. Jedyna okazja. Ej, panie, ja nie mam czasu czekać. Panie, no poczekaj pan chwilę, to jest okazja. Gdzie pan byś miał później takie okazje? To jest kawałek tutaj za byłego jubilera, zaraz przyjdę. Tu dom panu 20 zł, mówię za te, za fatygę i moment jest. Dobra, no trudno. No widzisz pan, gość się zna. Niech pan zobaczy jeszcze raz. Rosyjskie, angielskie. Jedyna okazja, no, żeby kupić. Tanio, zarobi pan na tym interesie. Pan, taka jeszcze. No mówię, okazja, która może się nie powtórzyć. O, widzisz, pan wraca. Mówiłem, do klientów trzeba mieć zaufanie. Pierwsza rzędna próba, wszystko gra, warto za te pieniądze, nie? No, elegancko. A monety? Wziąłbym od pana trochę tych monet. Ile pan ich masz? No, a ile ma pan pieniędzy? No właśnie. Nie mam tutaj przy sobie pieniędzy, choć pan ze mną za chaty kupimy. Nie, proszę pana, no. Interes nie lubi czekać, no. A pan by mnie pożyczył? Jest mi na moment. Blisko mieszką skoczymy, załatwimy od razu. Za każde 6,5 dychy, stówy, co mnie pan pożyczysz, to ja panu oddam 77. Włodzimierz pożyczył Polakowi dokładnie 12 400 zł. W zamian jako zastaw otrzymał 15 złotych monet. 16 była gratis. 15. Proszę bardzo. Dzięki. Proszę bardzo. A 16 dam jeszcze gratis. O, fajnie. Proszę. Dzięki. Dzięki. Chodź pan do mnie na chatę. Dziękuję. Do widzenia. Dobrze tak gapił. Wie pan co, ja bym nie chciał wiedzieć, żeby on mieszkał. Wejdę tutaj w ramę, poczekaj pan za tym narożnikiem, ja obejdę dookoła i już tam tylko, żeby pan był, nie? To moment, że... Poczekam za narożnikiem.
Po drodze Polak zaproponował, żeby razem z panem Włodzimierzem rozdzielili się. Tłumaczył to tym, że nie chce, aby Rosjanin dowiedział się, gdzie mieszka. Włodzimierz bardzo szybko zorientował się, że został oszukany. Sprawdził wszystkie monety u najbliższego jubilera. Kiedy upewnił się, że to są falsyfikaty, udał się natychmiast na policję. Proszę. Dzień dobry. Chciałem zgłosić, że zostałem oszukany. Wszystkie monety są fałszywe. No niech pan siada. Piszemy protokół. Niech mi pan powie, którego to było. No i od tego momentu, proszę państwa, zaczęło się. Do policji na terenie całego kraju zaczęły spływać informacje, iż podobne oszustwa miały miejsce również na terenie innych miast, między innymi w Zielonej Górze, w Legnicy, w Kielcach. Oszuści zawsze działali w ten sam sposób. Rosjanin oferował do sprzedaży złote monety, a Polak udawał klienta, który żywotnie był zainteresowany ich kupnem. Metoda ta okazywała się bardzo skuteczna. Kolejna informacja, tym razem z Legnicy. Widać, chłopaki lubią podróżować. Zobaczy pan, jeszcze na tym zarobi interesie. Dzięki. To pan mnie datek, a co ja później panu oddam i idziemy. No dobra, ale odda mi pan. Oczywiście, nie ma sprawy. Proszę bardzo, pan wkrótce. Dzięki. To idziemy. Cześć. Tutaj mieszkam, skoczę do góry po pieniążki i zaraz przyjdę. Dobra, dobra, ale... Ja dam panu zastaw te monety, pan sobie tu poczekasz, za minutkę jestem. Innym mężczyzną, który padł ofiarą oszustwa, był Zdzisław M. Także i on zbyt łatwo uwierzył przypadkowym przechodniom. No i co, jak poszło? To pracuje, kasa jest, możemy spadać. Tak. Dzień dobry. Dzień dobry. Chciałbym zobaczyć, ile to jest warte. Monety, tak? Tak. No wie pan co? Nawet tombak nie jest. Nie, to jest wartościowe. Przecież widziałem, jak to zaświadczenie zostało wystawione. Jakie zaświadczenie? To ja fakturę mogę... Panie, pan zabiera to, nam nic się nie przyda. A za tyle kasy straciłem. No nic nie poradzę. Dziękuję, do widzenia. Do widzenia. Pan Zdzisław za 2,5 tysiąca złotych stał się właścicielem 5 monet wartych przysłowiową złotówkę. Był kolejnym oszukanym, który zgłosił się na komisariat policji. Jak się okazało, nie był ostatnim. Oszuści dopiero rozpoczynali swoją działalność. No dobra, to są te monety, proszę. To może pan mi pożyczył te pieniążki, a za chwilę zwrócę. No wie pan co, nie wiem, tyle pieniędzy, no, a na pewno się rozliczymy? Na pewno, razem pójdziemy, niech pan się niczego nie obawia. Wierzę panu. Proszę, pan policzy. Dobra. Ja bym pan mógł, to ja bym jeszcze trochę pieniędzy załatwił. Wie pan co, właściwie to ja nie bardzo mam czas dzisiaj. Na razie, do widzenia. To na razie. Ale ten ludzki głupi, tyle. Taki interes, taki nie? Na parę złotych, idziemy. Tak, słucham. Ile? A gdzie? Rozumiem. Prześlijcie dokładny opis, to coś będziemy działać. Okej, dzięki. Znowu.
tym razem w Kielcach. Co ci ludzie tacy naiwni? Dzień dobry. Chciałem zgłosić, że zostałem oszukany. Widzisz, właśnie o tym gadaliśmy. Na podstawie zeznań poszkodowanych sporządzono portrety pamięciowe obydwu mężczyzn. Oto one. Rysopis pierwszy. Mężczyzna lat około 50-55, wzrost około 170 cm. Normalnej budowy ciała. Twarz owalna. Włosy blond średniej długości, gładko zaczesane do tyłu. Ogólny wygląd schludny, elegancki. Rysopis drugiego mężczyzny. Lat około 35. Wzrost 182-185 cm, silnej budowy ciała. Twarz owalna. Włosy ciemne, gęste, średniej długości, zaczesane do góry. Ogólny wygląd zadbany. Podawał się za mieszkańca Moskwy. Przestępcy nadal grasują na wolności i prawdopodobnie oszukują następne osoby. Policja apeluje o ostrożność do tych wszystkich, którym oferowane są złote monety po niskich, atrakcyjnych cenach. Prosi o zgłaszanie się również te osoby, które już zostały oszukane. Wszelkie informacje możecie Państwo kierować pod numer telefonu, który w tej chwili wyświetlany jest na ekranie telewizora. Jest to numer policji w Gnieźnie, to w tym mieście wszystko się rozpoczęło. Być może dzięki Wam poszkodowani odzyskają przynajmniej część utraconych pieniędzy.